Do Wisły trafiłem 4 lata temu. Pierwsze to była opcja taka, że z Dunaju to miał wystąpić, ale przeciągnęło się to o rok i trafiłem dopiero w Sandecji, gdzie tam spędziłem jeszcze rok. Zdecydowałem się na Wisłę, bo jest to wielki klub z tradycjami. Myślę, że była to dobra decyzja. Kacper to też jest takim przykładem chłopaka, który jest bardzo, bardzo świadomy tego, co robi. Bardzo profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków, jest bardzo pracowity. Myślę, że jest to taki bardzo, bardzo dobry zawodnik do prowadzenia, bo jego nie trzeba dodatkowo mobilizować. On czasami trzeba go nawet troszeczkę wyhamowywać, bo on też i sam od siebie szuka dodatkowych treningów, chce to robić, treningów technicznych, żeby poprawić te swoje słabsze strony. Kacper, jeżeli chodzi o jego atuty, to na pewno jest gra głową, ma taki dobry wyskok, potrafi ocenić lot piłki, robi to w dobrym timingu, jest zawodnikiem grającym twardo. To, co też ostatnio poprawił, czyli ta szybkość, jeżeli ma piłkę przy nodze od przyjęcia do zagrania, zwraca na to mocną uwagę, dobrze kontroluje przestrzeń za sobą. Także ma sporo atutów, także no, trzymam za niego kciuki, żeby się też rozwijał dalej w dobrym tempie. Wydaje mi się, że jest to zawodnik, który przede wszystkim dobrze wygląda w powietrzu, również dobrze wygląda pod względem fizycznym i przede wszystkim stał się jednym z takich zawodników, który można powiedzieć, że jest filarem, ponieważ był naszym kapitanem. I teraz w pierwszej drużynie również już widać, że się czuje pewniej. Wszystkim tą pewnością mi się wydaje, że pokazuje trenerom, że naprawdę można na niego liczyć. Do jego największych atutów zaliczyłbym grę w powietrzu i cechy przywódcze, jakie daje na boisku. O debiucie marzyłem na pewno, ale była to taka gdzieś to takie odległe marzenie. Jak trafiłem do Wisły, byłem tam w juniorach młodszych, skupiałem się na grze w juniorach młodszych, nie myślałem o pierwszej drużynie, bo wydawało mi się to bardzo właśnie odległe. Myślę, że fizyczna różnica jest bardzo spora, jeśli chodzi o piłkę seniorską, a juniorską. Jakość zawodników też się na pewno różni. W pierwszej drużynie mamy ten właśnie komfort, że możemy podglądać zawodników, którzy występowali, mają już sporo występów w Ekstraklasie i bazują na doświadczeniu. Myślę, że Marcin Wasilewski jest taką postacią, że wzorem do naśladowania, tak? Znaczy na pewno nie tylko on, bo jest wielu zawodników, jak Maciek Sadlok, czy też Zenek Ondraszek.